Moim gościem Ewa Piotrkowska, witaj Ewa. Cześć, witam wszystkich. Ewa, wielkie gratulacje wygranego pojedynku. Szybko potrwała walka. Tak, dziękuję bardzo. Zanim zaczniemy, chciałabym podziękować wszystkim moim znajomym i rodzinie za przyjazd tutaj, za wspaniały doping i wszystkim mieszkańcom Pionek i okolicznych miast za to, że tak się tutaj licznie stawili i świetnie nas dopingują. No właśnie, czym zaskoczyła Cię rywalka? No to była przede wszystkim pierwsza moja walka zawodowa, więc było troszkę nerwów, aczkolwiek dużo bardziej chciałam wejść do walki niż w boksie amatorskim. Nie wiem czemu, ale zawsze czułam, że lepiej się będę czuła w boksie zawodowym i nie mogłam się już doczekać tego wyjścia, ale było wiele niewiadomych. Nigdy nie przyjmowałam ciosu bez kasku i tak dalej, w takich rękawicach, więc chciałam zobaczyć, jak to jest. No ale walka nie potrwała za długo. Nie wiem, jak to wyglądało technicznie, pewnie nie za dobrze, bo dużo było nerwów, ale będzie lepiej w następnych walkach. Znaczy, widziałem po tobie, że lewy chodził, lewy prawy, chciałaś troszeczkę na dół. Twoja rywalka była mocno widać zestresowana, sztywna na nogach. Tak, on dla niej też był to debiut zawodowy. No i co można powiedzieć, no obie mamy już to za sobą i zobaczymy, co dalej. A z kim przygotowywałaś się do tego pojedynku? Z trenerem Jarkiem Soroko i sparowałam z Ewą Brodnicką, która też za chwilę będzie debiutowała i mam nadzieję, że też szybko skończy swoją walkę. Ciężko było dobrać sparing partnerki, czy może też sparowałaś z chłopakami? Ze sparing partnerkami jest troszeczkę ciężko, dlatego że mamy co prawda bardzo dużo dobrych amatorek w Polsce, ale one mieszkają w innych miastach, a my pracujemy z Ewą, więc też nie mamy za bardzo czasu jeździć, a dziewczyny jeżdżą na zgrupowania, więc nie możemy się za bardzo zgrać, ale myślę, że będziemy robić takie wycieczki do innych miast. No a teraz jeszcze zaczęła z nami Karolina Owczarz trenować. Ona jest w podobnej wadze, więc mamy jeszcze ją do sparingów. A jak twoja rodzina zapatruje się na twój boks? Oni się boją o mnie, więc nie przyjeżdżają na walki, nie oglądają ich w telewizji, ale no teraz będę mogła akurat im tą pokazać, bo wiadomo, że już koniec, wszystko się dobrze skończyło, więc powiem, żeby sobie obejrzeli. A jak ci się boksowało na tej kameralnej gali? Widać, że ciężko znaleźć jakieś wolne miejsce. Hala jest dosyć mała, ale dało się odczuć chyba doping. Tak, oczywiście cały czas słyszałam doping i właśnie na takich galach najlepiej się boksuje, gdzie jest dużo osób. W takich mniejszych miastach jest zawsze super atmosfera. Ludzie chcą dopingować, bo czasami w Warszawie to bywa tak, że ludzie przychodzą, ale jest cicho na sali. A jakie plany na 2013 rok? No chciałabym stoczyć jeszcze kilka walk. Wiem, że jest taka możliwość, żebym już w kwietniu zaboksowała i no, jeśli to by się udało, to ja tak będę z walki na walkę sobie planowała, bo trudno cokolwiek zaplanować. Wiadomo, w boksie kobiet nie jest tak łatwo znaleźć przeciwniczkę nawet, więc trzeba iść małymi kroczkami.